Cześć! Dziś kolejna seria Life Hacków, tym razem w kulinarnym klimacie. A także deser, na który będzie się składać dodatkowy film, totalnie pokręcony, ale również związany z jedzeniem. Zerkajcie więc do podwieszonego komentarza, bo będzie się działo. Witam Was, cukiernicze świry. Dobrze wiem, że używając słów serniczek, biszkopcik, wuzetka, przechodzą Was ciarki po plecach. Nie tak samo, ale dobrze wiecie, że ciasto czasem lubi przypalić się do blachy. Właśnie dlatego stosujemy papier do pieczenia. Ale dziś pokażę Wam sprytny patent, jak mądrze zaaplikować go na tortownicę. Zaczynamy. Można próbować wepchnąć papier na dno, ale się odkształci. Można próbować wyciętymi małymi kawałkami, ale szanujmy się, jesteśmy prawdziwymi cukiernikami. Zamiast całej tej kiepścizny, radzę Wam skorzystać z patentu, który zaraz zaprezentuję. Arkusz papieru składamy na pół. I jeszcze raz na pół. I do rogu. I jeszcze raz do rogu. Następnie przykładamy nasz zwitek nad blachę, tak aby czubek znajdował się nad środkiem. I odcinamy zbędną część. Pozostało już tylko rozwinąć papier i ułożyć go na dnie. W ten niesamowicie banalny sposób dno foremki jest idealnie wyłożone papierem. Pozostało do niej wlać płynną masę szczęścia z przepisu, jaki najbardziej lubicie, i zabrać się za pieczenie. Dziękuję. Lubię organizować imprezy, ale zapraszając do siebie gości, ważne są dwie rzeczy. Pierwsza to ta, aby zorganizować jakiś drobny napitek i druga, zrobić coś na ząb. I pomyślałem, że zaraz pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób zrobić przepiękne koreczki, które spowodują opad szczęki u Waszych znajomych. Oglądajcie. Na początku nożykiem równo odcinam dęko strzykawki. Następnie przygotowuję wszystkie produkty, zaczynając od pokrojenia chleba, szynki, sera, ogórka oraz pomidora koktajlowego. Oczywiście składniki są dowolne. Teraz w bardzo łatwy sposób po kolei nabijam produkty do strzykawki, a na koniec dodaję pomidorka, przebijam wszystko wykałaczką, wyciągam z mojej strzykawki i gotowe. Jak widzieliście, wykorzystałem rzecz, która totalnie nie kojarzy się z jedzeniem, a pozwoliła nam osiągnąć, tak, myślę, że fajny i wręcz idealny efekt. Spróbujcie, bo jest naprawdę łatwo. Jajko poché, czyli jajko w koszulce, to zmora dla każdego, kto próbował je kiedykolwiek przygotować. Ale zaraz pokażę Wam, że nie trzeba mieć do tego większego skilla. Najpierw wykładam kubek folią spożywczą i robię w środku niewielkie zagłębienie. Do środka wbijam jajko, po czym zwijam całość, skręcając folię. Tak przygotowany pakunek wkładam do wrzątku i czekam, aż białko się zetnie. Po tym czasie odwijam całość z folii, podając jajko z ulubionymi dodatkami. I co? Śniadanie godne najlepszego kucharza rodem z Masterchefa jest jak na zawołanie. A co najważniejsze, do jego zrobienia nie musicie mieć żadnego skilla. Nie będę ukrywał, ale w domu dość często robię mrożoną pizzę z piekarnika. Ale co zrobić, gdy mamy dwie duże pizze? Z doświadczenia wiem, że niestety, ale robiąc je na dwóch poziomach, mogą nierównomiernie się wypiec. Dlatego dziś pokażę Wam, jak sobie poradzić z tym problemem. Jak widzicie, dwie duże pizze naraz nie mieszczą się na jednym poziomie. Dlatego wystarczy przeciąć je na pół i ułożyć tak, jak widzicie na załączonym obrazku. Teraz wkładamy je do piekarnika i gotowe. Pizza na kratce, do tego na jednym poziomie w piekarniku, to lepsza cyrkulacja powietrza, a co za tym idzie, smaczniejsza pizza. A jeszcze jedna mała prośba. Wejdźcie na Instagram Klamra i zaobserwujcie go, bo Bidulka niedawno założył konto i płacze po nocach, bo nikt go nie obserwuje. Link znajdziecie w podwieszonym komentarzu pod filmem.
ile razy robiliście rybę w piekarniku? Pewnie nie raz. No ale na folii się przykleja, na papierze też. A jak dacie za dużo oleju, to będzie po prostu tłusta. Ale spokojnie, mam na to rozwiązanie. Sekretnym składnikiem jest cytryna, na której położymy w piekarniku nasze rybki. Zanim to jednak nastąpi, do pstrąga przygotowuję ulubione dodatki. Wkładam wszystko do środka i od góry skrapiam cytryną. Całość układam na plasterkach i wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około pół godziny. No i o to chodziło. Nic się nie przypaliło, nic nie przywiera, a skórka jest taka, jaka powinna być, czyli chrupiąca. Cytryny spełniły swoją rolę, a dodatkowo nie musiałem smażyć rybek w oleju. Bardzo serdecznie i gorąco polecam ten lifehack. 5 pomysłów, jak z bicza strzeliło, a wy bogaci w nową wiedzę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i o sprawdzeniu moich kulinarnych podbojów w fabryce.